i to polecamy, chociaż Pepsi dużo lepsza, zero cukru. To posiada tylko jedną kalorię na szklankę. Przez co... Dobry smak coli nie wpływa na to, czy jesteście grubi, czy nie. Tak? On jeszcze nie wie, że wrzucę to do filmu. Dasz mi, Han, nagrywać? Chyba, że chcesz ze mną tu pogadać. Pogadamy razem. Dobra. Powinno być ci wyżej, bo ty jesteś... Patrz. Boże, no, teraz widzę... Wyższe ciebie jestem. Trudno. Ale tak na, tak na serio, to pogadamy, ja cię... Ja zacznę, dobra? Ja z tą kolą? Ale co, zostaj z kolą. Możesz ją po prostu... Tak, bo będziesz to przeszkadzał. Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę z moim mężem, zresztą już widzieliście to. I widzieliście ten początek fantastyczny z kolą. Odłożył kolę, więc sobie trochę pogadamy dzisiaj. Ale to... Na spontanie. Nie myślcie, że to jest ustawione, to jest typowo na spontanie. Nie? Mamy niedzielę, godzina 19:30 i jeszcze Jessie szczeka. Nie chcesz czekać. Więc mówi... No niech szczeka, no już trudno. Ale to wiesz, jak to słychać na nagraniu? No to... Więc kochani, dobra, mówię, pogadamy, bo ja dzisiaj przychodzę do was z takim tematem fit przekąsek, bo z jednej strony pełność mówi, o, jak masz ochotę na coś słodkiego, to zjedz jabłko. Nie. Albo chcesz zdrowe, jakby zdrowy rodzaj frytek, no to zjedz sobie pokrojoną marchewkę. No, generalnie nie. Czy ja na przykład, ja bardzo lubię, ja jestem fanką akurat pokrojonej marchewki czy papryki, ja bardzo lubię to chrupać, ale czy to są frytki? No nie. I generalnie... Fit Raffaello. Tak, fit Raffaello. Czyli wiórki kokosowe ze skyrem. I ze skyrem. Jej. No, to nie jest, to nie jest, jakby to, kwestia jest tego, ja rozumiem zamysł, że to ma ci zastąpić tą chęć na słodkie, a jednocześnie, żebyś zjadła coś pożywnego. Ale z drugiej strony, jak masz ochotę na Raffaello, to sobie zjedz tą jedną pralinkę, zrób sobie ten fit Raffaello. Ale zjedz tą jedną pralinkę, bo ja mam dość na TikToku w ogóle i na social mediach oglądania tego, że no nie możesz tego, nie możesz tamtego, zjedz paprykę czy marchewkę zamiast frytek. No nie, jak chcesz... Możesz wszystko. Zjedz frytki zamiast po prostu generalnie... My dzisiaj kebaba jedliśmy. Na przykład, nie? I czy to jest coś strasznego? W deficycie kalorycznym. I kochani, jeżeli chcecie nas zlinczować, komentarze są wasze, serdecznie zapraszamy. I oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi, czy schudniemy, no to zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Jak chcecie więcej Rafała tu na kanale, no to mówcie śmiało. Namówcie go po prostu, żeby więcej, częściej się tu pojawiał, bo on nie chce, chętnie tam za kamerą stoi. Ale generalnie to jest strasznie wkurzające, że ludzie ci mówią, nie możesz tego, nie możesz tamtego, a generalnie my chudniemy cały czas. I czy na przykład zdarza nam się zjeść kepsa? No zdarza nam się zjeść kepsa. No tak. Zdarza nam się, nie wiem, zjeść coś niezdrowego? No zdarza nam się. Ale czy to jednocześnie powoduje, że nie wiem, że właśnie nasza cała dieta, czy zdrowe odżywianie gdzieś tam się bierze do śmietnika idzie? No nie. No, chociaż Rafał różnie, Rafał zawsze ma z tyłu głowy, Boże, zjemy coś niezdrowego, nie? teraz nie będzie można, nie wiem, jeść. No nie, to widzisz, kepsa już kolacji nie ma. A jesteś głodny? Nie. No właśnie. Więc... Ale nie ma. No nie ma. Nieważne, nie ma kolacji. Ale możesz zjeść sobie na przykład, możesz zjeść teraz fit frytki. Pokroić marchewkę i paprykę i sobie zjeść. Ale... O, kolka zero. Ale generalnie strasznie jest to wkurzające, że w ogóle jest coś takiego w social mediach, że ludzie ci mówią, no nie, no nie możesz tego jeść, no bo przecież to jest niezdrowe. No jest niezdrowe, no ale generalnie lubimy te rzeczy niezdrowe. Nie ma co ukrywać, że ktoś ci przyjdzie i powie, nie, ja fast foodów w ogóle nie lubię. One są ohydne, niedobre, słodycze B, w ogóle nie można takich rzeczy. No nie, no bądźmy realistami w tym wszystkim, nie? Słodycze B. Tak, no. Mhm. Ale wiecie o co chodzi. Ty tu robisz mi za manekina na dzisiaj. No, dobrze. Nie pytasz mnie, no. No, mów. Co mam ci powiedzieć? Zapytaj.
Ale o co mam cię zapytać? O co chcesz? Kochani, jak macie jakieś pytania do Rafała, to piszcie śmiało w komentarzach. No ale masz coś takiego, nie? Że jest tak, że jak patrzysz gdziekolwiek jakieś treści, albo nawet w gazetach czy gdziekolwiek, to zawsze nie musisz przestać słodkie, nie możesz tego, tamtego. No nie, no tak pisze, no i w ogóle nic nie możesz. Odstaw alkohol, słodkie napoje i słodkie przekąski, a wtedy schudniesz. No a to... W gruncie rzeczy to się też zgadza. Bo to przeważnie jest twoją nadwyżką kaloryczną. Ale jeśli pilnujesz kalorii, liczysz to, to możesz zjeść, niech ja szybko policzę, 30 pralinek Ferrero Rocher na cały dzień i będziesz w deficycie kalorycznym, ale nic więcej nie zjesz oprócz tego. No tak, no właśnie o to chodzi, nie? Żeby wszystko to robić z głową, po prostu. Jak naprawdę masz raz na czas zjeść ochotę, nie wiem, pizzę, kebaba, jak to BDS śpiewa, nie? Masz ochotę na kocygi kebaba, to no to zrób tak i tyle, nie? Nie wiem, nie masz dzisiaj wybitnie ochoty, nie wiem, trenować, ruszać się. Okej, zrób sobie taki dzień, ale niech z dnia nie robi się miesiąc i niech z jednego kebaba nie robi się teraz, że jesz wszystko jak leci. Jak masz ochotę na jakiś deser, no to też go sobie zjedz, ale rób to z głową, że jakby to... O to chodzi. Ale z drugiej strony, o czym my tu mówimy? Przecież jak ci ktoś powie, no nie możesz tego, albo te wszystkie ostatnio śmialiśmy się w samochodzie, jak jechaliśmy, jakiś hepaslimin to było? Hepaslimin, tak. Reklama, Boże. Na boczki. Tak, że możesz jeść co chcesz, bierzesz hepaslimin i przy okazji chudniesz. No, no właśnie, no. I wciskają nam takie kity i ludzie żrą, biorą tabletkę i myślą, że poprawi im się trawienie. No ale takim bullshitem nas... Placebo też działa, pamiętaj, W iluś procentach, nie? Ale takim bullshitem nas karmią i generalnie ludzie często tak myślą, że albo będą żarli i sobie wezmą magiczną tabletkę, która działa i nie działa. No jak ten, na cukrzycę. No dobra, ale to jest też ciekawe, że ludzie myślą, że właśnie jak wezmą taki Ozempik, to że nie... Będą jeść, co będą chcieli, tylko problem polega na tym, że Ozempik hamuje apetyt. I Ozempik działa głównie tak, że nie chce ci się jeść. Więc to nie jest też tak, że jesz co chcesz, po prostu nie chce ci się jeść, bo organizm ma hamowany apetyt i to te hormony, które odpowiadają za apetyt, po prostu są hamowane. I tak działa Ozempik. Że to nie jest tak, że jesz co chcesz i chudniesz, tylko po prostu nie jesz. Tak, bo nie chce ci się jeść. I chudniesz. Ale to też nie jest zdrowe, nie? Właśnie to są takie, dla mnie są tak abstrakcje i ostatnio coraz więcej tego jest. Ja mam wrażenie, że coraz głośniej się o takich rzeczach mówi. Ja na przykład moja mama ma cukrzycę i potrzebuje teraz takiego leku właśnie związanego, coś jak Ozempik, ale troszeczkę inne. I wyobraźcie sobie, że jeżdżenie po aptekach za tym lekiem, który kosztuje cholerne pieniądze, no nie ma co ukrywać, to jest 300 zł za 4 dawki, więc to jest mega dużo. I wierzcie, że to jest wykupione wszędzie. Nie ma. Po prostu nie ma. My tyle szczęścia, że mieliśmy kogoś znajomego, kto mógł nam sprawdzić, w jakich aptekach jest i poprosić o odłożenie tego, przetrzymanie na godzinę, w której dojedziemy, ale generalnie, jak moja mama sprawdza w internecie, to najbliższa apteka, której piesza wyskoczyła, to była Częstochowa, Łódź, gdzie my jesteśmy na Śląsku. Aglomeracji śląskiej. Więc jedź teraz do Częstochowy, wydaj na paliwo, na poświęć czas i dojedź tam i niech się okaże, że tych tabletek nie ma. I tabletek w zasadzie zastrzyków, że nie ma tego leku. To jest abstrakcja, co ludzie w ogóle robią, co ludzie robią, żeby schudnąć, zamiast po prostu trochę z głową... MZ. No nie, no bo mniej żyj, to nie do końca, mniej kalorii spożywaj, no bo, tak? Ale to o to chodzi, mniej żyj, no ale... czyli nie żyj kalorii. No tak, a z drugiej strony wiesz, warzywa, to nie... tak jak my teraz przecież, no. Kurde, ledwo idzie zjeść, a kalorycznie nie jest dużo, bo warzywa nie mają dużo kalorii. No, no ale to też jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do jakichkolwiek smaczenia, no tak, no przecież czy smaku, u moich rodziców. No to mój tata to cały czas mówi, pozdrawiam, bo pewnie będzie oglądał, że on codziennie jest w deficycie. Tak. No bo on nic nie je. No. Co on zje? Obiad tylko i...
i koniec. Tak. No ale to, że obiad na tłuszczyku, ziemniaczki polane tłuszczykiem... Typowy polski obiad, nie? No to, to się nie liczy, nie? Albo pire ziemniaczane... Z mleczkiem, z masełkiem. Z masełkiem. No i to tak leci. A tu coś kawka, a do kawki dobra, no to jakiś tam kawałek czekoladki czy cokolwiek. I człowiek tego takich rzeczy albo nie liczy. Albo trzy kawy dziennie, albo cztery. No ale nawet wypij to wszystko, ale pomyśl o tym, że nie myślisz o tym, że przyjmujesz kalorie. Bo właśnie my często nie liczy się takich rzeczy. Ja też myślałem, że ja mało jem, też w sumie to powtarzałem. Przecież ja nic nie jem. No i no faktycznie nic jadłem, śniadanie nie jadłem, obiad zjadłem, kolacji nie jadłem. Ale... No 2 litry coli wchodziło codziennie. No. Do tego jakieś tam jeszcze leżą nasze niezjedzone kinderki. Paczka Raffaello jak się otworzyła, to się zamykała, jak już poszła pusta w kosz. Na jednym posiedzeniu, żeby nie było. Chociaż z dwa razy mi się udało. Na pół zjeść. Na pół, no. No i tak to leci właśnie. A my często nie myślimy, no bo to jest szybka przekąska, której my nie kodujemy po prostu. I dlatego my teraz na przykład jak jemy 3 posiłki dziennie, jemy 3 porządne posiłki dziennie, gdzie siadamy, najemy się i czujemy, że jest sytość, ale znowu nie pokorek, że siedzisz i się nie ruszasz. Ale jak zjemy 3 porządne posiłki, to człowiek ma taką świadomość, zjadłem, nie? Siadłam, zjadłam, zjedliśmy no tak, obiad. Nie podjadamy w międzyczasie. Nie, ale jesteś głodny, no generalnie. No nie. No nie zdarza ci się to, bo zjesz 3 porządne posiłki ze świadomością, że jesz. A tu tak, w biegu to tu coś, a tu chipsika, a tu coś tam. I to tak człowiek na przykład nie policzy i nawet nie pamięta. Później jakbyś miał to wklepać, czy miałabyś wklepać to w fitatu, to pamiętałbyś, że tam zjadłeś Raffaello, tu zjadłeś cukierka, tam coś zjadłeś? No. A sprawdźcie sobie, ile takie batony słodycze mają kalorii. No mają dużo, no mają i to jest właśnie to, że niech sobie wleci, nawet wpisz sobie jednego batonika Milky Way'a codziennie. Jedz, ale pomyśl o tym, po prostu pomyśl, nie? A są takie podstawowe rzeczy, o których ja mam wrażenie, że w ogóle się nie mówi. I że jak ktoś ci, szczególnie ci ludzie, którzy są na przykład tacy grubi jak ja, później chudną, tam przykładowo 40-50 kilo i oni mówią to w perspektywie, nie, jestem teraz, to już jest fantastycznie, cudownie, no ciężka praca, ale to jestem jest coś ja tam. Teraz. Tak, ale w ogóle takie ludzie nie mówią realnie o tym, co na przykład, że ej, to nie jest takie proste, że to trzeba faktycznie myśleć, że trzeba kombinować, że często trzeba sobie powiedzieć, czy warto to zjeść. Ja byłam teraz kilka dni temu na kawie z koleżanką i wyobraźcie sobie, byłyśmy na kawie. Ja wiedziałam, że wrócę do domu i mogę zjeść kolację, ale to był już taki moment, kiedy mogłabym zjeść kolację. I byliśmy w miejscu, gdzie podają świeże cynamonki, wypiekane, pistacjowe jeszcze były. A nie kłosą? No nie, tam tylko cynamonki były. Ale wiecie, i ja musiałam sobie zadać to pytanie, bo zjeść to mogłam, ale... Czy warto? Czy ja nie wolę po prostu przyjechać do domu i zjeść porządną kolację, która będzie miała pewnie tyle samo kilokalorii, co jedna ta cynamonka, ale generalnie będzie to bardziej satysfakcjonujące niż zjedzenie takiej cynamonki. I ja stwierdziłam, okej, nie biorę tej cynamonki. Nie chcę tego aż tak bardzo, żeby musieć to po prostu, wiecie, teraz tu zjeść. Ale to nie było takie proste, bo podejrzewam, że 2-3 miesiące temu generalnie bym ją pewnie zamówiła. I byś zjadła jeszcze w domu. I pewnie bym dojechała i byłabym głodna, no bo to była zwykła cynamonka tam. No co cię miało? No dopiłabym to kawą i pewnie wróciłabym do domu, poleciała do łazienki, jak zjadłam coś takiego i wyszła głodna i stwierdziła, no trzeba coś zjeść. No właśnie, i to są takie drobne rzeczy, o których nikt ci nie powie. Nie powie ci nikt, jak się odchudzasz i kto się odchudzał, że są takie rzeczy. Ja w życiu tego nie słyszałam, a wierzcie mi, ja oglądam pełno takich rzeczy. Nie. Ja mam trochę bzika na tym punkcie, nie ukrywam, ale ja nie słyszę takich rzeczy, więc no to są takie rzeczy, takie dzisiaj wywody nasze od czapy trochę. Trochę w temacie, ale trochę takie. Jeżeli wam się w ogóle podobał ten film, ja wiem, że ja więcej mówiłam, zdaję sobie z tego sprawę, nie musicie tego pisać w komentarzach, ale jak jesteście, wiecie, ciekawi większej ilości naszych jakichś rozkmin, to zapraszam do komentarzy, dajcie znać, zostawcie łapkę w górę, kochanie, zostaw łapkę w górę, zostawiamy łapki w górę, taka wiocha, ale zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobał taki film,
Jak chcecie więcej mnie i Rafała na moich stories, to zapraszam na Instagram. Na TikToku robimy live'y razem. Zdarza się, że robimy razem live'y, więc serdecznie Was też tam zapraszam. No i oczywiście, kochani, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, no to zapraszam serdecznie na dół. Wtedy może będzie więcej Rafała. Tobie, kochanie? Może tak. Ale to by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że macie dobry dzień i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Jak? Ciągłem brzuch, żeby wiesz, dieta, ten, chudzanie, nie? I tak się... A? Dlatego nie mówiłem, bo trzeba było, wiesz... O, ciesz, powiem ci? A, ale no, tak sobie pomyślę, tak, no. To jest bardziej płasko. Ale serio, tak... To jest L-ka. No, ale... Ja po to mi to widać od razu, bo ale ja to wiesz, ja mam dużo więcej tu zrzucenia. Łapa taka... Ale zobacz, ty, czy się wydaje? No coś jest? Lepiej, dobra. Tak będę stał.